się rozczyścili już w zeszłym roku. No, siemano, witamy was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sprzątać tu kajmą zboże, taki ala magazyn. Tam już ostatnio było troszkę nagrane, coś jak tu ładowałem zboże. I przy okazji ten wózek testowałem. No już tu jest dużo, dużo bardziej... No jest bardziej ogarnięty niż w zeszłym roku, nie? No, tak tu w zeszłym roku były te deski wszystkie. No. To było całe zawalone. W zeszłym roku było tu... I tam było jeszcze od tego malowania, od tych... No, całych... też było. Tu dalej ta heblarka stoi. Jak ktoś chce heblarka, to za 1000 zł sprzedamy, bo mi tu zawadzą trochę. W zeszłym roku tu miałem ogrodzony płytą, nie? Ale ta płyta się złamała. I jak ktoś chce heblarka w dobrym stanie, no, zapinać do prądu i jechać za 1000 zł, to piszcie. Bo potem jak się zasypie zbożem, to już nie będzie możliwości jej wyciągnąć. No. Kupcie. No, musimy tu wszędzie poobmiatać. Sufit, ściany, tu te parapety. Mam ta dmuchawa na powietrze, to pójdzie trochę lepiej. Ale i tak to wszystko trzeba pozamiatać. Patrz, jak i tu była taka szafka. Wywaliłeś ta szafka i tu też jest syf za nią. No. O, bo ta szafka tu była tak, wiesz, zawadzała. Na magazynie takie rzeczy to są jedno do zawadzania. Tu mam 3 worki pszenicy jeszcze zostały. 3 woreczki tylko. No, to już to bierze tyle. No to po żniwach się sprzeda jako świeże. Teraz wiesz co? Agent. No, tu z tych parapetów też trzeba pozamiatać. Trochę stąd wymieść tych plew, bo te plewy to właśnie tą dmuchawką sobie odsiewałem. Tu myślałem to wybetonować, ale nie doszło do tego. Nie było czasu. Wybetonować i tam taki magazyn zrobić na normalne pomieszczenie, bo tu jest taki syf. Też pełno tego parkietu niepotrzebnego. Myszy tu nałożmy. Sufit no. Trzeba powycierać, znaczy pozamiatać. Tam wiatrak wynieść, drzwi zabezpieczyć, żeby nie wycisło zaś zboże. Bo tu teraz nasypia jeszcze więcej, bo ogólnie tu se sypałek, nie, ale nie aż tak dużo. A potem musiał ich daleko odnosić. No jak niby jest ten wózek, to nie trzeba, ale lepiej przy drzwiach napierniczyć taką kupę, a tu mniej. Bo tu nasypałek na środek, to tu potem za dużo tego było. Musiał ich na boki porozgarniać, bo normalnie się sufit ubiął. No. No, a teraz wiesz, mam mniej pola, ale było lepiej zabezpieczone. Myślałem, że będzie więcej sypało niż w zeszłym roku. Się okaże. No, także weź sobie Agata mietła. Tu jest jedna i druga. Mi jest niepotrzebna ta kamera. No, niepotrzebna, chyba że chcesz sobie nagrać swoje przemyślenia nie. Przy zamiataniu. Nie, to nie. No, to weź sobie mietła i pomiataj te ściany, tak żeby to wiesz, coś co idzie, żeby ten syf był na dole. Czemu to w ogóle sufit? Patrz, coś jest sufitem, tu dzieje dziury się jakieś porobiły. A może tu przeciekało? Normalnie. Się za żarło coś sufit. Dobra. A ja będę co robił? Będę patrzył się jak ty robisz. Nie, patrzył. Więcej założysz? Dobra. Nie, ja będę tu zamiatał może, co? Albo dobra, pomogę ci. Pomogę. Co to robisz? Teraz to wsadź tam. Jest za mało. Myślałem, żeby ta świeca zaś odpalać, ale jak to będzie wszystko pozamiatane, to smola to, bo roboków nie będzie ani nic takiego, bo tu mi czysto, nie? Jak nie ma starego zboża, to one się też nie zagnieżdżą. To nie patrz na to. To było pełno. Tu szczotką nie chciałem chyba. Karczerem. No. Oż, pokaż, trzymaj. Ja spróbuję. Już się. Ona się nie cedzi na drugą stronę. Słuchaj!
Trzeba jakiś sztyl ogarnąć do tego. No to kurde, złamała się mietła. Widać, że to stare. Patrz, normalnie dziury były od korników. Tam jest. Co się stało, Marcin? Co? Coś zrobił. Uparło się o szafę. Uparła się i znikło. Opar się i znikło. I leży się na dole. Chyba i tam dobrze, bo się tak rozłożyła. Weź tam te deski drobne, co zostało i też przez. Teraz mamy przerwa na herbata. Nie skończymy tego dzisiaj, już jest po 7, chyba w pół do 8. Gdzieś koło tego, nie? Jutro się dokończy, no, albo nie jutro, bo jutro może z kombajnem będziemy robić. Jedno pomieszczenie jest gotowe, tamto jest prawie że gotowe. Wywalili ta szafa. Te rzeczy z tej szafy tam przeniosę do tego pomieszczenia jednego, co jest nieużywane. A to za rok. Z tej heblarki, no tam za rok się posprząta. Z tej heblarki wyciągły silnik, też jest tam zaniesiony. Tu jeszcze trochę trzeba pozamiatać i będzie gotowe. No jeszcze ten worek wynieść i ta woga. I można to sypać do wysokości około 2 metrów. Na 10. No, był zaś ten sąsiad, co tam widzieliście w tym swoim capku. Naprawił, znaczy nie naprawił, przerobił sobie ten wałek WOM na hydrauliczny. Przyjechał i sprawdzali mu rotacyjną. No i nagle przez to chciał podnieść, a nie dało się dźwignąć. No i tam. Co się stało? I tam widzieliście trocin pełno wysypanych, bo wyrwało szlauch, a my dobre 30 sekund jeszcze kombinowali, czemu to niech dźwigą. Tymi wajchami operował tam, a to nic nie dawało. A ja go zaglądam, kurwa, olej. Co się tu zaczęło? Tam widziałem. Olej, dupie. O, masakra. Plac zaloty. No. No. Na golanie już. Smazane. Dobra, to będzie dzisiaj tyle. Widzimy się przy żniwach. Z Agatą. Może przyjedzie jeszcze coś porobić. Obejrzymy, jak przyjedzie, to będzie na filmie, jak nie przyjedzie, to nie będzie, dobra. To na razie, pomachaj jeszcze. Nara.